Witam na kanale Ksiądz w Polsce. W kolejnej edycji opowiadań i czytania pewne fragmenty z książki pod tytułem Polskie Kresy. Co nam obca moc wydarła? Rajmund Polok. Ostatnia edycja w sierpniu ubiegłego roku była o przymusowy wywóz Polaków na Sybir, a ta edycja nieco nawiązuje do poprzedniej, opisuje o wydarzenia we Lwowie i w Wilnie w czasie II wojny światowej, skutku, że z tych miast i regionów wywożono wielu Polaków właśnie w głąb Sybir. Dziesiąty rozdział tej książki nosił tytuł właśnie Lekkomyślne poddany Lwów i mężnie bronione Wilno. Przeczytam właśnie fragmenty autora, co napisał właśnie o tych wydarzeniach, a zwłaszcza o Lwowie. Pisze, że był to wielki cios dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla żyjących lwowski Orląt. Dowódcy obrony Lwowa generał Władysław Langer, dysponując armią co najmniej 30 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i dużymi zasobami amunicji, oddał to miasto bez walki z Sowietom. Była wola obrony Lwowa zarówno ze strony większości oficerów i żołnierzy, jak i ludności cywilnej tego miasta. Kapitulacja dawnej stolicy Galicji miała dla polskich oficerów stacjonujących w tym mieście oraz policji RP konsekwencje tragiczne. Pozostali potem pomordowani przez NKWD w Katyniu oraz w innych miejscowościach, na przykład w Starobielsku, Kozielsku oraz Mińsku i w różnych miejscach zbrodni ludobójstwa do dziś nieznane. Czytam dalej. Mieszkańcy dawnej Galicji byli systemowo mordowani zarówno przez sowieckie NKWD, jak i niemieckie Gestapo i ukraińskie SS Galizien oraz OUN i UPA. Ludność cywilna Lwowa była wywożona systemowo na Sybir, a po zakończeniu II wojny światowej wypędzona przez wyzwolicieli cudzysłów sowieckich do nowego dominium ZSRR, który nazwano potem dla niepoznaki PRL. Polityczne oddanie Lwowa bez walki we wrześniu 1939 roku zostały cynicznie wykorzystane przez Stalina w Teheranie w 1943 roku, jak i w Jałcie w 1945 roku, gdzie dyktator przekonał premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i prezydenta USA Roosevelta, że skoro Polacy poddali Sowietom w 1939 roku miasto bez walki, to Lwów musi po wojnie pozostać w granicach ZSRR, a nie Polski. A więc w taki sposób jeden z fundamentów polskości stał się łupem wojennych najpierw Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Związku Sowieckiego, a potem wianem dla niepodległej Ukrainy. A tu dodam, że obrona Lwowa to działania zbrojne prowadzone przez Wojsko Polskie w dniach 12 do 22 września 1939 roku podczas kampanii wrześniowej w celu obrony Lwowa przez Wehrmachtem, a po agresji ZSRR na Polskę również Armią Czerwoną. Warto tu dodać, że stwierdzono, że polska strona nie przepuszczała
że Lwów tak szybko znajdzie się na pierwszej linii walk, a że znajdzie się wśród tych miast, które nie tylko będą musiały walczyć w swojej obronie, ale wręcz zostaną całkowicie oblężone przez najeźdźców. Była jednak mobilizacja Lwowa, która zaczęła się 12 września 1939 roku i zakończyła się 22 września 1939 roku. Zginęło wówczas 900. Teraz będę po kolei czytał dalsze fragmenty o Wilnie i o dalszych losach Kresów. Więc czytam. Inaczej na inwazję sowiecką zareagowali we wrześniu 1939 roku dowódcy obrony Wilna. W dniu 18 września 1939 roku Wilno zostało zaatakowane przez Armię Czerwoną i dzielnie broniło się przez dwa dni. Po 19 września 1939 roku cała Wileńszczyzna znalazła się pod okupacją sowiecką. Okupant otworzył tzw. zachodnią Białoruś i zajął się grabieżą i wywożeniem wszelkich zasobów magazynowanych oraz maszyn i urządzeń. Związek Radziecki, gdy już nakradł ile tylko się dało, właśnie wbrew prawu międzynarodowemu, przekazał Litwie zaanektowane Wilno wraz z pasem przygranicznym. Polacy stracili wszystko. Instytucje samorządowe, szkoły, teatr, harcerstwo, zakłady pracy i środki do życia. Bezwzględna litwinizacja i wysoce represyjne traktowanie polskojęzyczne społeczeństwa upoważnia do traktowania tamtego bezprawia jako okupacji litewskiej. Zrada nie dała jednak żadnych pozytywnych efektów, bo już w połowie czerwca 1940 roku Litwa została przyłączona do Związku Radzieckiego, co dla Wilna oznaczało drugą już okupację radziecką. W czerwcu 1940 roku Wilno zostało ponownie zajęte przez Sowietów i stało się stolicą litewskiej SRR. Prześladowania i deportacje w głąb ZSRR objęło około 35 tysięcy mieszkańców miast i okolic, głównie Polaków. Litewska policja natychmiast przekształciła się w komunistyczną milicję. Szybko postępowała sowietyzacja wszystkich dziedzin życia. Litwini gorliwie donosili na Polaków działających w konspiracji. Tydzień przed inwazją niemiecką na Związek Radziecki rozpoczęło się wywożenie ich na ogromną skalę, to znaczy Polaków. W czerwcu 1941 roku dotychczasowi wielcy sojusznicy Hitler oraz Stalin wzięli rozwód i rozpoczęła się krwawa rywalizacja niemiecko-sowiecka o dominację nad Europą. Po wkroczeniu hitlerowców na Wileńszczyznę nastąpiła natychmiastowa reorientacja bardzo wielu Litwinów. Niedawni zagorzali komuniści z dnia na dzień stali się faszystami i wojującymi antykomunistami, którzy strzelali do maruderów porzuconych przez dowództwo radzieckie, a w miastach Litwy samorzutnie strzeli pogromy Żydów. Kto dzisiaj potępia antysemityzm litewski? A przecież tak szybko powstała litewska frakcja Gestapo, która przystąpiła natychmiast do prześladowania Polaków, Żydów i Ormian. W odróżnieniu od Polaków, którzy ratowali Żydów,
Litwini tworzyli ochotnicze specjalne sekcje do prześladowania ludzkości żydowskiej, przygotowując listy proskrypcyjne osób przeznaczonych do eksterminacji. Polski ruch oporu na Wileńszczyźnie rozpoczął się natomiast spontanicznie wraz z wejściem wojsk radzieckich we wrześniu 1939 roku i trwał zarówno w okresie pierwszej okupacji sowieckiej, jak i potem, gdy weszli tutaj hitlerowcy wspierani przez Litwinów. W tym miejscu znowu niestety nie sposób pominąć fatalnego rozkazu Edwarda Rydza Śmigłego 17 września 1939 roku, który wprowadził zamieszanie nie tylko w wielu dywizjach Wojska Polskiego, ale wprowadził w błąd polską ludność cywilną, która uciekała na wschód z nadzieją, że od strony armii sowieckiej nic jej nie grozi, skoro naczelny wódz nakazał m.in., aby z bolszewikami nie walczyć. A rzeczywistość okazała się wręcz straszna, bo na tych, którzy naiwnie wypełnili ten rozkaz, Sowieci dokonali zbrodni ludobójstwa w Katyniu między innymi. Ponieważ celem zarówno hitlerowców, jak i Sowietów była zagłada Polski i Polaków, nastał wtedy czas bohaterów. Jednym ze znaczących bohaterów Armii Krajowej na ziemi wileńskiej był mianowany w styczniu 1942 roku dowódca grupy dywersyjnej Wachlarz w Trójkącie Połock-Witebsk-Newal, a potem zastępca dowódcy inspektoratu F Okręgu Wileńszczyzny AK major Edward Jerzy Banasikowski, który w tamtych czasach zasłynął pod pseudonimami Jerz i Mundek. Latem 1944 roku uczestniczył w operacji oswobodzenia Wilna z okupacji hitlerowskiej pod kryptonimem Ostra Brama, za co w 1945 roku był aresztowany przez NKWD. Terror narastał. Jedyną siłą stającą w obronie Polaków była Armia Krajowa, która na Wileńszczyźnie miała wyjątkowo trudne zadania, bo obok okupanta hitlerowskiego i litewskich kolaborantów miała jeszcze przeciwko sobie partyzankę sowiecką, która dopuszczała się bandyckich napadów i rabunków gospodarstw chłopskich oraz zbrodni na polskich partyzantów. Sowieci traktowali Armię Krajową jako wroga ZSRR i dlatego w listopadzie 1943 roku radziecki generał Dubow, wydał rozkaz rozbrajania polskiej partyzantki. Przeważnie robiono to podstępem, pozorując chęć wojskowej współpracy. Jednak czasami partyzantka sowiecka wspomagała hitlerowców. W innym rejonie Wileńszczyzny, tak zwane Partyzanskoje Zjednoczenie Sowieckich Brygad, przystąpiło do likwidacji polskiego ośrodka partyzanckiego w Puszczy Nalibockiej. W 1943 roku Rosjanie, po dokonaniu krwawej likwidacji większości polskich oddziałów Armii Krajowej w Puszczy Nalibockiej, dopuścili się bestialskiej rzeszy Polaków w pasie nadpuszczańskim. Kresy były często terenem cichej współpracy NKWD i Gestapo. Rosyjscy partyzanci dopuszczali się zbiorowych gwałtów na kobietach i małych dziewczynkach pochodzących z osieroconych polskich rodzin. W Puszczy Nalibockiej Sowieci otworzyli obóz koncentracyjny dla więźniów politycznych. Mordowano tam każdego, kto był Polakiem lub Polakom pomagał.
Armia Krajowa miała na ziemi wileńskiej aż trzech śmiertelnych wrogów, bo oprócz hitlerowców zbrodni na Polaków dopuszczali się komunistyczni partyzanci rosyjscy i litewscy, faszyści generała Plechawicz-Sujusza. Dywizja zdrajców litewskich pod wodzą Plechawicz-Sujusza została kompletnie rozbita przez polskie oddziały AK. Jednak tym wszystkim Litwinom, którzy się poddali i złożyli broń, okazano łaskę. Owszem, byli oni upokorzeni, bo kazano im zdjąć faszystowskie mundury i musieli wracać w samej bieliźnie do swych domów. Ale dowództwo Armii Krajowej darowało im życie. I to dobry znak. Gdy uporano się litewskim kolaborantami, to nasiliły się znowu postępne ataki partyzantki sowieckiej na ludność polską. Do Wilna zbliżała się Armia Czerwona. Jednak Polacy postanowili bez niczyjej pomocy oswobodzić Wilno spod okupacji hitlerowskiej. Teraz o operacji Ostrobrama, czyli Polacy zdobywają Wilno 7 lipca 1944 roku. Oddziały Armii Krajowej pod dowództwem pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego w ramach akcji Burza rozpoczęły wraz z Armią Czerwoną akcję zdobywania Wilno. Biało-czerwony sztandar powiewał nad miastem tylko kilka godzin. Sowieci zamienili go na czerwony. Dziś jest nam wprost trudno uwierzyć, że w sumie do ataku było skoncentrowanych aż 18 tysięcy partyzantów AK, co odpowiadało wtedy siłę 4 dywizje regularnego wojska. Niemcy, stając w obliczu takiej potęgi, zaproponowali Polakom wspólną obronę Wilna przed Armią Czerwoną. Co do tych liczb, właśnie inaczej piszą nieco w innych źródłach, bo w bezpośrednich walkach o Wilno oraz zewnętrznych atakach na linie komunikacyjne i pojedyncze oddziały Wehrmachtu uczestniczyło ponad 12,5 tysiąca żołnierzy AK. Miała właśnie ta operacja miała na celu wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej i opanowanie miasta przed nadchodzącymi oddziałami Armii Czerwonej. Początkowo wzięło w niej udział około 4 tysiące żołnierzy AK. Czytam dalej. Dowództwo AK połączonych okręgu wileńskiego i nowogródzkiego tak dalece zlekceważyli te niemieckie zaloty, że nawet nie wysłano do generała Poala żadnej odpowiedzi, uznając, że najlepszą reakcją będzie kontynuacja operacji Ostra Brama. Okazało się szybko, że Polacy oprócz hitlerowców mają przeciwko sobie sowiecką partyzantkę. Teraz już przeczytam do końca. Podczas natarcia na Wilno sił AK okazało się, że hitlerowcy traktują to miasto jako twierdzę strategiczną, osłaniając dostęp do Prus Wschodnich. Niemiecki garnizon dysponował doborowym wojskiem i elitarnym dowództwem. Zgodnie z rozkazem samego Hitlera, Wilnor Wetzelplatz miało być bronie do ostatniego żołnierza. Armia Czerwona postanowiła nie tylko zniszczyć fizycznie zgrupowania partyzantów AK z okręgu Wilno i Nowogródek, ale ponadto zatrzeć wszelką pamięć o heroicznej operacji Ostra Brama. W okresie PRL-u był to temat objęty cenzurą, a po 1989 roku, jako żaden rząd RP, nie odważył się wystawić w Wilnie porozumieniu z władzami niepodległej Litwy
pomniku pułkownika Macieja Kalenkiewicza, pseudonim Kotwicz. No i ostatni fragment. Poza tym, mimo istnienia bogatej dokumentacji historycznej, to żaden polski reżyser nie odważył się dotąd nakręcić filmu fabularnego lub serialu o chwalebnej walce partyzantów AK, okręgu wileńskiego i nowogródzkiego. Jeszcze są tu kilka ilustracji. To jest Ostrobrama, jak dziś wygląda w winie współczesnej. Sam tam byłem w 2007 roku. A tu jest fragment cmentarza na Rosie. Nie wiem, czy dobrze to widać. Oraz tu ładna taka ilustracja. Możecie tam przeczytać. Może zastanowicie się teraz, po co to robię wszystko. No, chciałbym się podzielić trochę historią tamtego rejonu. Wiemy dobrze, że przeszłość nie zmienimy, ale przyszłość możemy zmienić właśnie. Dziękuję za uwagę, za to, że dotarliście do 22 minutu mojego nagrania. Proszę o wsparcie kanałów. Wrócę do książki za jakiś czas, inny fragment, bo jest naprawdę ciekawa. Proszę również o wasze komentarze. Może chcielibyście coś dodać jeszcze do tego. Może coś nie zrozumieliście. Mój pierwszy język nie jest język polski, więc czasem z trudnością czytałem niektóre fragmenty, ale mam nadzieję, że do końca wszystko zrozumieliście. To tyle na dziś. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu na kanale Ciąg w Polsce. Na razie. Do widzenia. Cześć.